Dzień dobry, mamy poniedziałek, 13 czerwca. Zaczynam prognozę na bieżący tydzień, a będzie o czym rozmawiać, ponieważ jesteśmy świeżo po piątkowych danych o inflacji z USA, a już w środę mamy decyzję w sprawie stóp procentowych Fed, więc oczywiście to będzie głównym tematem tego materiału. Tak więc najpierw intro sponsora kanału i jedziemy z tematem. Dobrze, może więc tradycyjnie zacznijmy od podsumowania kalendarza, a później przejdziemy do sedna i porozmawiamy, czego możemy się spodziewać w tym tygodniu na wykresach. Więc dzisiaj, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości poniedziałków, które rozkręcają się powoli, już otrzymaliśmy sporą dawkę, co się okazało, słabych danych z Wielkiej Brytanii. PKB w ujęciu rocznym okazało się o 0,5% gorsze niż prognozowano, spadło do 3,4%, a produkcja przemysłowa zamiast rosnąć o 0,2% spadła o cały 1%, co pokazuje ostatnie trendy, które omawiamy od kilku tygodni odnośnie produkcji w ujęciu globalnym, która systematycznie maleje, może z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. We wtorek otrzymamy dane odnośnie indeksu ZEW z Niemiec, miesięczny raport OPEC oraz dane o inflacji po stronie producentów z USA. Następnie najważniejszy dzień tygodnia, czyli środa, w trakcie której poznamy dane o sprzedaży detalicznej ze Stanów Zjednoczonych, zapasy ropy naftowej oraz przede wszystkim decyzję FOMC w sprawie stóp procentowych, o czym szerzej porozmawiamy za moment. W czwartek dane z rynku pracy z Australii oraz decyzje w sprawie stóp procentowych SNB, czyli Banku Szwajcarii, oraz później Banku Anglii. Tego dnia warto jeszcze zwrócić uwagę na indeks produkcyjny Philadelphia Fed. Na koniec tygodnia, w piątek, nad ranem decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych, finalne dane o inflacji ze strefy euro i przemówienie Powella na konferencji w Waszyngtonie, której tematem będzie globalna rola dolara, więc myślę, że warto posłuchać, co ma do powiedzenia szef Fedu tego dnia, również oprócz samej środy. Co do zmian stóp procentowych i inflacji. W piątek dane z USA okazały się nieco gorsze od oczekiwań. Liczby pokazały 8,6% i rynek od razu spadł o kilka procent, mimo że dwa miesiące temu odczyt wynosił 8,5%, czyli raptem o 0,1% mniej, ale wszyscy wpadli w wielką panikę, że Fed, jak zapowiedział, podniesie stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych. Fed Watch Tool CME pokazuje 100% pewność rynku co do podwyżki, a w dodatku wielu spekuluje, że wyniesie ona nawet więcej niż 50 punktów bazowych. Jednak jeśli spojrzymy na to trochę na chłodno, powiedzmy, doskonale znamy już Fed i Powella i wiemy, że najchętniej nie zrobiliby nic w tym kierunku, nie dokonywali żadnych ingerencji. I myślę, że istnieje delikatna szansa, że taki wzrost inflacji jeszcze nie oznacza tragedii, ponieważ odchylenie od szczytu jest niewielkie, Fed być może jeszcze się wstrzyma z kolejnymi podwyżkami. Wczoraj w kryptoraporcie na szybko ponownie omawialiśmy zjawisko inflacji, czy też hiperinflacji, której wszyscy się obawiają. Czym jest spowodowana? Czyli tu mowa właśnie o zbyt dużej ilości pieniędzy i zbyt małej ilości dóbr. Więc jeżeli chodzi o pieniądze, mamy ich tyle samo mniej więcej, a raczej tempo wzrostu jakoś nie wystrzeliło na tyle, by móc powiedzieć, że jest to jednoznaczna przyczyna. Z drugiej strony, na chwilę obecną przez lockdowny producenci mają problem z nadążaniem za popytem. Dodatkowo wcześniej mówiliśmy informacje z OPEC, że zalegają mocno z produkcją, którą deklarowali, więc im podstawowego surowca, jakim jest ropa, są teraz braki. Wiele osób obwinia tak zwane drukowanie pieniędzy i niskie stopy procentowe, ale jak spojrzymy właśnie na Japonię czy Szwajcarię, które są liderami w drukowaniu i są krajami o najniższych stopach procentowych od wielu lat, a które w tym tygodniu najprawdopodobniej ogłoszą, że pozostawiają je na niezmienionym poziomie, jakoś nie doświadczają takiej inflacji. Widać, że jest wyższa, ale cały czas no nazwijmy to dopuszczalnym poziomie. Mowa tu o niecałych 3% w Szwajcarii i 2,5% w Japonii. Pomimo, że od ponad dekady Szwajcarzy i od ponad dwóch dekad Japonia ma rekordowo niskie stopy procentowe. Więc myślę, że może powoli zacznie to docierać do niektórych znawców tematu, co tak naprawdę się dzieje, ponieważ właśnie wiele osób dzięki temu dodrukowi ma teraz pracę. Rosjanie chwalą się, że nie mają zadłużenia i że wszystkiemu winna jest Ameryka. Owszem, mają niskie zadłużenie, to jest prawda, jednak powód takiego stanu rzeczy jest zupełnie inny niż mogłoby się wydawać. Nie jest to jedynie z ich punktu widzenia rozsądne zarządzanie kapitałem, a raczej brak umiejętności i możliwości jego efektywnego wykorzystania. Rosyjskie firmy w odróżnieniu do amerykańskich nie potrafią efektywnie wykorzystać kapitału, czego dobrym przykładem są również firmy chińskie. Ktoś może powiedzieć, że Chiny jako rząd nie są tak zadłużone jak na przykład rząd USA, ale z drugiej strony już firmy chińskie toną w długach. Dług chińskich firm do PKB wynosi 160%, dwa razy więcej niż amerykańskich.
i widocznie nie potrafi wykorzystać pożyczonego kapitału, ponieważ teraz dodatkowo przez lockdowny następują masowe zwolnienia. Wiele firm zagranicznych się wycofuje z kraju, co w sumie dzieje się już od kilku lat. Idąc dalej, co do widma spadków na indeksach, jak na razie nadal trzymamy się ostatnich wsparć na S&P 500, to 3800 punktów. Firmy dowożą wyniki, o czym ostatnio również mówiliśmy, niektóre mocno powyżej prognoz, jak na przykład AMD. Wiodące wskaźniki ekonomiczne nadal nie wskazują, że czeka nas jakaś tragedia, więc póki co trzeba mieć chłodną głowę, jeśli chodzi o nasz portfel długoterminowy, a co do krótkoterminowych zagrań, to oczywiście korzystać z okazji i właśnie nadszedł czas, by przejść do omówienia wykresów. Tak więc zacznijmy od S&P 500. Pomimo ostatnich spadków spodziewałbym się jednak odbicia tego miejsca. Jeśli z kolei nadal mocno będziemy szli na południe, przebijemy 3800, zrobimy retest, wtedy być może będę szukał wejścia w shorta. Jeśli chodzi o ETK, raczej spodziewałbym się kierunku południowego, aczkolwiek jeśli do środy będziemy cały czas iść coraz niżej, wtedy po decyzji spodziewałbym się odreagowania jakiejś korekty. Dodatkowo jeśli Fed zaskoczy wszystkich, wtedy jest duża szansa na spike na północ, co by było dobrą okazją. Idąc dalej, ropa retestuje wsparcie na $115 na WTI i $119 na Brent. Jeśli otrzymalibyśmy dobre dane o zapasach oraz jakieś ciekawe prognozy z raportów OPEC lub Międzynarodowej Agencji do Spraw Energii, można by było szukać shortów po przebiciu tych wsparć. Tak więc reasumując, myślę, że z jakimikolwiek pozycjami będę czekał dopiero do środy lub do czwartkowego poranka. Ok, to tyle na dzisiaj ode mnie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.